Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Warcraft 3. Tym razem rozdział 9, Ostrze Mrozu. Startujemy. I to też jest fajna misja, bo to chyba teraz Arthas już zdobędzie to ostrze. Okłamałeś swoich ludzi, zdradziłeś najemników, którzy za ciebie walczyli. Co się z tobą dzieje, Arthasie? Czy poza zemstą nic się już dla ciebie nie liczy? Oj. Daruj sobie, Muradinie. Nie widziałeś, co Mal'Ganis zrobił mojej ojczyźnie. Zaraz tam zrobił. O, jest. Patrzcie. Mroczny władca mówił, że przybędziesz. Nadszedł kres twojej podróży, chłopcze. Jesteś uwięziony i zamarzniesz na dachu świata. I tylko śmierć będzie śpiewać pieśni o twojej zagładzie. No tak. Nie wygląda to dobrze. Jesteśmy całkowicie otoczeni. No, to tylko ostrze wchodzi Mamy w grę. Tylko jedną szansę. Pomóż mi zdobyć ostrze mrozu. Jeśli jest tak potężne, jak twierdzisz, może przechylić szale na naszą stronę. Nie sądzę. Mam złe przeczucia, chłopcze, ale obiecałem, że ci pomogę. Ale śnieg ładnie tam pada. A u mnie? U mnie nie. Kapitanie, powierzam panu zorganizowanie obrony. Ruszajmy. Mhm. No, teraz jest jedna z tych misji, gdzie my teraz będziemy to ostrze mrozu sobie zdobywać. I chyba tylko się skupimy na ostrzu. Bo... tak mi się wydaje, bo obozem chyba nie. Cin, 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 cin. No i wszyscy poszli! A nie, no mogę sterować obozem, spoko. No to spoko. Światłość jest mą siłą. No ale i tak trzeba to zrobić, więc... jak najbardziej. No, więc tak. Po kolei robimy wszystko. Ruszajmy! To mi się podoba! Nie trzeba mi się kłaniać. Nadchodzi sprawiedliwość. Jak na człowieka, to coś ci powoli to. Co? Służę trzy pierścienie ochrony mam Murali. I tak cię nie uchronią przed zagłodą, XD. Za mojego ojca, o, wilk zwiadowca. Oczywiście. Na honor. Na honor. For Ayur. A nie, to nie ta gra. Nadchodzi sprawiedliwość. Ojojoj, otoczyły nas wilki te. Mojego ojca. Zróbmy to. Znowu nie używam rąk. Leżą sobie tutaj na klawiaturze, ale ja nie używam. Ale ten wilk. O Jezus, w ogóle detalności, nie wiem, wypij to. To go kuźwa czaśni. Co tu się wyprawia? Dobra, ale obrona jest w sumie kozacka. Ewentualnie damy wam długie lufy i to. Myślę, że będzie spoko. I kuźni mi dajcie. No i w kuźni się zbufujecie. I tyle w tym temacie. Oblegają nasze miasto. Dobra, tu jest komplet, tu uwolnimy 4. Przecież się obronicie chyba tyle, co? Słuchaj, przyjacielu. O, i tyle. Nie, no obronicie się chyba tyle, no bez przesady. Co tutaj mamy? Fontanna many. A, no dobra, spoko. Jak najbardziej. Oczywiście. Ona zregeneruje trochę manę Arthasowi i Muradinowi, więc to też jest fajna sprawa. Światłość. Ten amulet co daje? 150 więcej życia. Niebezpieczeństwo? Gotów do pracy. Dobra, możemy iść dalej. Nic cię już nie uratuje. Wilki i Wendigo. Plugawy nędznik. Plugawy nędznik, dokładnie. Lepiej bym tego nie jechał. Dobra, najpierw mały, jak mówię. Szósty poziom teraz. Nie trzeba się kłaniać. Zabieni. W imię króla, mojego ojca. Większa, dobra, księga zwinności, większa mikstura many. A może się wypić. I idziemy dalej. Dobra. Jak najbardziej. Mądry plan. A, już jesteśmy przed samym tutaj. Tu też będzie fajny dialog, więc oczywiście. No, słuchajcie się, jak zwykle zamknę papę. Jak najbardziej. Nadchodzi sprawiedliwość. Jeszcze nie umarli, więc was mogę leczeniem dojechać. Zróbmy.
oczywiście. Dobra, uleczone. Nic cię już nie uratuje. I teraz warto zauważyć, że Arthas jako zwykły ziutek ma obrażenia bohaterskie, czyli nie, obrażenia normalne i pancerz bohaterski. Teraz zobaczycie, co będzie po podniesieniu ostrza mrozu. Też to jest warte uwagi. Światłość jest mą siłą. Aha, to jest, aha, to jest dalej przejście. Dobra, przepraszam, pomyliłem się. Oczywiście. Jak najbardziej. Józef się trochę pomylił, dostałem jakąś wiadomość. Śmiertelnicy. Śmierć i potępienie to wszystko, co znajdziecie w tej przeklętej krypcie. Wątpię, bym znalazł tu coś straszniejszego niż to, czego doświadczyłem. Mhm. Myśl, co chcesz, chłopcze. Muradin, a nie, nie jest Muradin, to strażnik. Muradin mieć, no bo klidem Muradina. I tak to wyglądało. Niech się stanie zadość. Pierwszy raz chyba używam zdolności bohaterskiej Arthasa. Znaczy bohaterskiej, zdolności tej wiecie. To mnie tu gitarę śmie zawracać. To mi się nie podoba. Poczekajcie chwilę. Znaczy poczekajcie, no. Ja sobie tylko kuknę. Zawróć. Właśnie dostałem propozycję wstąpienia do klubu Oriflame. To nie jest śmieszne, naprawdę. Nie chronić ciebie przed nim. Dokładnie, bo to ostrze. Moradin powie coś mądrego. Oczywiście. Aha, no i podczas obnażenia idziemy do tej krypty. Muradinie, ostrze mrozu. Nasze wybawienie. Stój. Na klindze wyryty jest napis. Kto weźmie do ręki ten miecz, posiądzie wieczną władzę. Lecz tak jak ostrze jego tnie ciało, tak jego moc zranić musi duszę. Powinienem się domyślić. Dokładnie. Miecz jest przeklęty. Zabierajmy się stąd. Gotów jestem dźwigać brzemię każdej klątwy, byle tylko ocalić mą ojczyznę. Zostaw ten miecz, Arthasie. Zapomnij o nim. Zbierz swoich ludzi i wracajcie do domu. Tak, wracajcie do domu, jak nie macie statku. Do diabła z nimi. Nic nie powstrzyma mnie od zemsty. Nawet ty. Ups. A teraz wzywam duchy tego miejsca. Oddam wszystko. Zapłacę każdą cenę. Jeśli tylko pomożecie mi ocalić. Patrzcie teraz to, patrzcie, patrzcie! No, i Muradin umór. Czajcie? Wziął i umór. No. Książę? Gdzie Muradin? Długo się już nie utrzymamy. Muradin nie żyje. Ale nie trać nadziei, kapitan. Wróg nie oprze się potędze ostrza mrozu. No właśnie. Atakują nasze oddziały! No, i teraz już mamy ostrze mrozu. Dostałem itemki Muradina, ale ja ich nie potrzebuję, ani trochę. I teraz mówiłem poprzednio, że atak miał normalny, a teraz ma chaos. I zadają duże obrażenia boskim istotom, czyli te takie naprawdę kozackie, a potem mniejsze zadają zwykłym jednostkom. Teraz tak, tam jest obóz, teraz bo jak ja ich zaatakuję, oni mogą troszkę też zaatakować mnie. A ja nie chcę, nie lubię jak mnie atakują. Zróbmy kilku rycerzy. Gryfy, no nie wiem czy gryfy będą spoko. Mamy mało drewna, bardzo mało. Jeszcze jednego źródła do drewna, albo nie, no w sumie zrobimy tak. Bo spoko jest sprawa. A, tu jeszcze mamy kilku źródków, spoko. Spoko jest z tym sprawa. Dobra, damy może wszystkie punkty zborne na Arthasa. Mamy dwóch kapłanów. Troszkę więcej już będzie teraz. Kilku rycerzy wyszkolimy. Tych dziutków atakujących na dystans też jest mało. Dobrze. Rycerzy. No tych będziemy mieli, tych dużych rycerzy. I zaraz gryfa sobie jeszcze wyszkolimy i chyba będzie komplet już taki naprawdę dobry do ataku, mam nadzieję. Jak nie, to będę musiał znowu się przegrupować. Przybyłem oczyścić tę krainę. Tak, no, to, no już są duże koszty, ale to nie problem. Nie trzeba mi się kłaniać. Tędy chyba się idzie, co?
Mądry tak myślę, plan? Nie wiem. Jak najbardziej. Kontrol 4, wy jesteście pod czwóreczką. A reszta źródków jest pod piątką. Oczywiście. Światłość jest mą siłą. Jak sobie życzysz. Dobra, i lecimy z tematem. Nie ma co dłużej przedłużać. Ach, tędy. No dobrze, to idziemy tędy. Niech się stanie zadość. Oczywiście. Nie trzeba mi się kłaniać. Potrzebna jest sprawiedliwości, niech się stanie zadość. Nie trzeba mi się kłaniać. Co ci powie? Sprawiedliwości. Czy nie będzie jakiegoś obozu po drodze? Oczywiście. Nie ma. No dobra, spoko. Światłość jest mą siłą. Co ci dolega? Nie trzeba mi się kłaniać. Nie trzeba mi się kłaniać. To jest burok. Służę światłości. Dobra, no już atakujemy ich ostro. A, to ty. Wiecie co jeszcze zrobimy tym ziutkom latającym właśnie. Tym żyrokopterom, te bajery. Też jest spoko sprawa. Służę światłości. Ziup wyleczony. Potrzebna jest mą siłą. Dlaczego to zrobiłem? Bo te jednostki latające mają takie bombki i będą mogli atakować jednostki naziemne, więc spoko, nie? Wiecie, nie wiem. Na honor. O, co tam się dzieje? Służę światłości. Potrzebna jest moja pomoc. Ktoś jest ranny? Jakieś niebezpieczeństwo. Dobra, czyli jednak tutaj tędy idziemy. Spoko. Gryfy jeździec. Nie wiem, jak oglądaliście film Warcraft początek, to tam król miał gryfa. I se na nim jeżdżą. Źle robię, że ja się trochę tak rozdzielam tutaj w tym momencie. No, ale jakoś poszło. Ci tu się ostro łupią. Dobrze. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Jak najbardziej. Dziutek rozwalony. W sumie nie jest aż tak trudno. Myślałem, że będzie jeszcze trudniejsza misja, bo mówię, no, za każdym razem to powtarzam, każdego dnia, kiedy nagrywam, że ja i tak na tę misję zawsze patrzyłem przez pryzmat 8-9-latka, który w to grał. Mówię o sobie. I to było troszkę słabe, no bo, no sorry, jak 8-latek może dobrze grać w takie gry? Dobra, pod kontrol 4 jesteście wy, a pod kontrol 5 jesteście wy. Baza prawie zniszczona. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Potrzebna jest moja pomoc. Dobrze. Służę światłości. A, jeszcze tutaj ziutek został. Przyjeżdżać widzimy krzyż, ale nie został. W imię króla, mojego ojca. Dobrze, kapitana uleczmy. On się zawsze przyda. Teraz tak jak patrzę, z atakujących wieżyczek to chyba jedną jeszcze tylko mają. Jest też spoko. Może tu gdzieś dalej są. A, no tu jest jeszcze jedna. Trudno. O, sam pan Melganik. Nie wiem, czy jak ja go zabiję, to czy on wróci, czy będzie, że umarł. I koniec misji. Naprawdę nie wiem. Jakie są misje w ogóle? Zniszcz bazę, czyli on pewnie wróci. Po prostu. No. Bo to by było zbyt proste, nie? Potrzebna jest jakieś niebezpieczeństwo? Ktoś jest prawny. Nie trzeba mi się kłaniać. Nadchodzi sprawiedliwość. Plaga nieumarłych. Fajna nazwa, nie? Plaga nieumarłych. I nie wiem, czy to już nie jest ostatnia misja. W sensie, czy to już nie zakończy nam kampanii ludzi całkowicie. Oczywiście. Bo nie pamiętam, tak szczerze, nie pamiętam. Nadchodzi sprawiedliwość. Dobra. Ten ziutek zniszczony. Tych trzeba tylko zniszczyć. Co leczo. A wiecie co robią dwie soraki w kuchni? Leczo. Sprawiedliwości niech się stanie za. To by się spodziewał takiej odpowiedzi, nie? Dobra, no już baza leży i kwiczy jego. On się już nie skrzesi, bo zniszczyłem kryptę, z której on się respi. Więc spoko. Na honor. Oczywiście. Przyjacielu. Sprawiedliwości niech się stanie za. Tego gula dobijemy tylko jalo. Oczywiście. Przepadnij czarny. Aha, czyli zostały jeszcze trzy rzeczy. Oczywiście. Jakieś niebezpieczeństwo? No dajesz, malina. Sprawiedliwości niech się stanie za. Wszystko? Czy to coś jeszcze jest? Wszystko. Słucham. A mówiłem, że ta misja jest trudna, nie?
Ja nie wiem, po prostu jest... To jest kapan. O nie, ten, nie, ten, nie, ten. O Jezus, nie, ten. Drugi był obity, ale drugiego nie widać. No dobra, ale w każdym razie mamy już GG, ponieważ... Ponieważ umór. Jego baza umarła, on umarł. Jak przewidział mroczny władca, wziąłeś miecz kosztem życia swoich towarzyszy. Jesteś silniejszy niż myślałem. Szkoda słów, Malganisie. Teraz słucham tylko głosu Ostrza Mrozu. To głos mrocznego władcy. To on szepcze do ciebie poprzez ostrze. I co ci takiego mówi, człowieku? Co ma ci do powiedzenia mroczny władca umarłych? Że mam cię zabić. Mówi, że nadeszła godzina mojej zemsty. Co? Co? Nie każe ci chyba? A jednak... Już po wszystkim. Jednak kazał. I za chwilę chyba będzie cinematic, jak Arthas wraca już do królestwa. I to pewnie mi się znowu wydupczy, tak jak tamte. Ale wstawię go, wstawię, tak jak tamte. To jednak jest spoko. No. Po dokonaniu zemsty na Malganisie, książę Arthas odszedł na skute lodem pustkowia Nordrendu. Wręczony przez podszepty Ostrza Mrozu, Arthas stracił resztki swego człowieczeństwa. Teraz prowadzony mroczną wolą miecza, Arthas zamierza wrócić do Lordaeronu i odebrać należną mu nagrodę. Strach się bać. No, kliknąłem, halo. A już musiałem... Chyba mi się nagrywanie skraszowało. Nie, czas leci. No, teraz będzie cinematic, więc teraz... Witaj, synu. Już nie musisz poświęcać się dla swego ludu. Nie musisz dalej uginać się pod ciężkim brzemieniem korony. Wszystkim się już zająłem. Znaczyć, co czynisz, mój synu? Zajmuję twe miejsce, ojcze. To królestwo upadnie, a z jego popiołów powstanie nowy porządek, który zatrzęsie światem w posadach.